Siemanko wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek garażowy, a w nim wymienimy sobie olej w KTM-ie. Zapraszam serdecznie. W pierwszej kolejności przed wymianą oleju musimy zagrzać sobie motocykl, żeby olej był rzadszy, więc ssanie. Gdy silnik mamy nagrzany, zabieramy się za spuszczanie oleju. Nie zapomnijmy odkręcić korka od wlewu oleju. Napomnę tylko, że jest to wymiana w KTM-ie AXCF 250 2015 rok. Jeszcze tylko, że w moim KTM-ie jest płyta pod silnikiem, którą mogliście zobaczyć przy okazji mycia motoru. Ja tak samo myłem motor przed wymianą oleju i tak samo Wam polecam myć sprzęt przed jakimiś pracami w ogóle przy silniku i w ogóle przy motorze. Ja tą płytę ściągłem specjalnie przed myciem, żeby mieć lepszy dostęp do dołu silnika. Po wyciągnięciu śruby i sprawdzenia ilości opiłków na magnesie czyścimy śrubę brake cleanerem. Kolejnym etapem w moim KTM-ie jest rozkręcenie tej śruby, ponieważ na niej znajduje się podłużny filterek, którego później będziemy czyścić. Tu opiłków nie sprawdzamy, tu nie ma nic, jedynie mając śrubę od razu w ręce, delikatnie czyścimy z oleju. Odkręcimy śrubę, wyciągamy wspomniany filterek, którego również czyścimy. Kolejną rzeczą, którą robimy, to wykręcamy główny filter oleju. Ja się wspomogę przeduszką. Te śrubki są bardzo lekko dokręcone. Nie trzeba dużo siły, więc przeduszka teoretycznie jest niepotrzebna, ale ja sobie ją używam, ponieważ lepiej się odkręca. Śrubeczki na bok, ściągamy pokrywę. Uwaga, bo znam się też olej wyleje. I wyciągamy filtr. W KTM jest on trochę tak dziwnie zrobiony, więc warto wspomóc się kleszczykami. Te wszystkie czynności mamy gotowe, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko poskładać wszystko w całość. Czyli zaczynamy od filterka, nowego oczywiście. Pamiętajmy, jak był włożony stary, żeby nie włożyć źle nowego, bo będzie później problem. Tak więc wkładamy nowy, ja wiem już jak on będzie. Tutaj można przeczyścić troszkę pokrywkę ze starego oleju. Nie było żadnych brudów. Troszkę oleju, żeby tu szczelkę na olej wbić. Tak. Zakręcamy pokrywę. W jednym z filmików wspomnieliście o newtonometrach. Polecam sprawdzić sobie newtonometry w serwisówce, bo każdy motor ma swoje wartości newtonometrów, więc nie chcę podawać tutaj wartości, żeby nie okłamywać kogoś i mówić, że takie są, a tak naprawdę są inne. Skręcamy śrubki od pokrywy.
pamiętajmy, żeby robić to z wyczuciem, ponieważ pokrywa oleju nie potrzebuje tak dużej siły do kręcenia. Takie wyczucie tylko, żeby siadło do lekkiego oporu. Następną kolejnością, jaką jest, to włożenie filtra podłużnego, tylko zróbmy to z wyczuciem, ponieważ on ma swoje tam miejsce. O, mi wszedł. I pamiętajmy, żeby on wszedł w dobre miejsce. Zakręcamy śrubę od filtra podłużnego. Tu nie musi być też taka duża siła. A na końcu wkręcamy wyczyszczoną śrubę od spuszczenia oleju. No i mamy wszystko poskładane. Jedną z ostatnich rzeczy, jaką robimy, no to oczywiście nalewamy olej do silnika. Kończymy nalewać olej, oczywiście nie zapomnijmy zakręcić korka. Czynnością, jaką możemy zrobić, to włączenie motoru na rozruszniku, ale nie odpalenie go, żeby parę razy pompa wzięła olej do filtra i do całego układu. Gdy parę razy obrócimy rozrusznikiem, żeby pociąg oleju, możemy zapalić motor. Wymieniliśmy olej w KTM-ie AXCF 250 2015 rok. Jeżeli Ci się taki odcinek spodobał, zostaw lajka. Osoby, które nie subskrybują kanał, zapraszam do subowania. A Was zapraszam do kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie. Cześć, na razie.